Cześć, Piotr Grnyp, program.pl i moja urocza asystentka, czyli Tomek. Nie mówi dzisiaj wyjątkowo. A to główny bohater, czyli Uprising 44, Powstanie Warszawskie. Tajemnicza koperta, to teraz bardzo jest modne wśród blogów i blogerów. Dostaliśmy, no niestety wiemy, co jest w środku, bo jest napis Uprising 44. Ta gra mi się kojarzy głównie z tym niesamowitym tramwajem, jedynym tramwajem, który miał wnętrze chyba na świecie gier wideo, jak również zrobionym w Unity demem, które wszystkich zachwyciło, tak żartobliwie mówiąc, i nie wyglądało. I też pamiętamy, że gra miała wyjść niebawem, też na Xboxa. Zobaczmy, co jest w środku, czy asystentka może pokazać. Jest też sznurek, jest opakowanie. Są obrazki na pewno. O. Ja będę mówił, że ponieważ dostaliśmy od firmy Cenega tęże paczkę, z tego wynika, że chyba firma Cenega będzie wydawcą tej gry. Odważna decyzja, nie powiem. Chyba, że gra się jakoś drastycznie zmieniła. Mamy też tutaj prespak, z którego rzeczy wrzucimy wam pewnie na stronę niedbawem, ale są też, to są chyba nowe screeny z tej gry. Co możemy zobaczyć? To są koncept arty, czy obraz pochodzi z gry Uprising? Czyli ta gra tak wygląda, no ładnie, dużo lepiej niż ostatnio. Prowadzę. Oni, z tego co pamiętam, mówili też, że zmienili silnik właśnie z Unity na, z tego co pamiętam, to chyba Unreala. I ta gra teraz wygląda tak. Wygląda naprawdę dużo, dużo lepiej. Czyli Tomku, znośnie, prawda? Ta gra wygląda fajnie. Przynajmniej na tychże obrazkach, które nam przesłano. Mamy jeszcze wyjątki, widzę jakąś gazetę powstańczą. Coś tam, Tomku? Tak, faktycznie informacja, że Cenega została wydawcą. PR manager Konrad Kawiński. Jeszcze mam. Taki obrazek. To wygląda ładnie. Nie? Znaczy Adam też potwierdza, który trzyma kamerę i mówi, i tak już Tomek też zaczął w ogóle mówić, że wygląda to ładnie i ciekawie niż ostatnio. Co cieszy? Czy mam jakieś platformy podane? PC chyba i Xbox 360, prawda? Główne cechy gry. Pierwsza polska gra inspirowana wydarzeniami Powstania Warszawskiego. A tak, o której rozmawialiśmy z tym RT, to była STA, prawda? To sam Uprising. Tak, to była Uprising, gdzie Rosjanie zostali wycięci biznesowo. Możliwość pokierowania losami oddziału cichociemnych militarnej elity państwa podziemnego. Niesamowita, głęboka linia fabularna, pozwalająca wczuć się w wydarzenia i dramatyzm okresu powstania. Wiernie odwzorowane, charakterystyczne miejsca i punkty topograficzne okupowanej Warszawy, zrzucowane lokacje gry od kanałów po ulicy tętniącego życiem miasta. Unikatowe połączenie gry akcji z perspektywy trzeciej osoby, z zapleców, z taktyczną strategią czasu rzeczywistego, plus encyklopedia. Proszę. Cenega wydaje Xbox i PC. Wygląda dużo lepiej, ale też pamiętajcie, to tylko obrazki. Ładne, ale tylko obrazki. I no cóż, gra gdzieś bazowała na początku jeszcze na Gamescomie w okolicach katastrofy. No teraz wygląda to nieco lepiej. Tak, Tomku? Płytę zobaczmy. Płytę zobaczymy później, jak już kończymy nagranie, bo przecież nie ma jak pokazać. Tak. Dziękujemy bardzo.